Dzień dobry, jak widzicie, witam się z Wami z dość nietypowego miejsca, bo jestem w pokoju hotelowym, jestem w Warszawie i przyjechałam tutaj z okazji premiery mojej pierwszej książki. Zbrodnie odczytane z kości, tajemnice antropologii sądowej. Książkę już możecie dostać w Empiku, wczoraj byłam i sprawdziłam. W każdym razie postanowiłam z tej okazji zabrać Was ze sobą i pokazać Wam, jak wygląda premiera książki, jak wyglądają wszystkie te eventy, jak to wszystko po prostu wygląda, jak wygląda moje życie tutaj. Więc jeśli macie ochotę, to zostańcie ze mną do końca. Ja nie zanudzam dłużej i zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Ale żeby to zrobić, musicie cofnąć się w czasie razem ze mną do 17 maja. Dzień dobry. No witam się z Wami z nietypowego miejsca, bo z mojego samochodu, słuchajcie, jest za minutę 7, a ja za minutę muszę być w pracy, której budynek jest przede mną. W każdym razie, zapraszam Was dzisiaj na vloga z premiery mojej książki, bo dzisiaj jest 17 maja, dzień, w którym książka pojawia się w Empikach. Wiem, że kilkoro, część z Was dostała już swoje książki, które zamówiliście w przedsprzedaży trochę wcześniej. No ale dzisiaj już powinna ta książka być w Empikach, no a mnie czeka pracowity dzień, bo i pracowite kilka dni. I dlatego postanowiłam zabrać Was ze sobą i pokazać Wam, jak wygląda promocja książki. Dzisiaj mam wieczorem live'a z Legimi, a w sobotę i w piątek i w sobotę jestem w Warszawie, w zasadzie w czwartek wieczorem z Warszawy wyjeżdżam, więc muszę w najbliższym czasie, a konkretnie dzisiaj i jutro, jeszcze się spakować, zrobić najważniejsze rzeczy, ogarnąć milion obowiązków i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Także jeśli jesteście ciekawi, chodźcie ze mną. A my widzimy się dla Was już za chwilę, a dla mnie za kilka godzin po pracy. 7,5 godziny później, dokładnie w tym samym miejscu, godzina 14:22 i jadę załatwiać sprawy. Przystanek numer 1. Weterynarz. Dobra. Przystanek numer 1. Weterynarz. Uff, weterynarz ogarnięty. I nic się tam nie stało takiego, bo co, nie o to chodzi. My po prostu u weterynarza kupujemy insulinę, bo nasz kot ma cukrzycę. Czas jechać. Może jeszcze uda mi się wyjść na jakiś spacer, żeby się trochę przejść i odstresować przed tym wszystkim, bo powiem Wam, trema mnie dopada, zwłaszcza po tym, jak pozytywnie wszyscy w szpitalu, w którym pracuję, podchodzą do tej książki i jakoś to tramuje mnie to bardziej, niż gdyby ktoś podchodził do tego negatywnie albo neutralnie. Dziwne, nie? Dobra. Jadę. Komu w drogę, temu wrotki. Dobra. Praca ogarnięta. Paczkomat ogarnięty. Insulina ogarnięta. Czas do domu. Może nie uwierzycie, ale jest godzina 15, a w moim salonie jest tak ciemno. No ale cóż, mam tutaj kocura i czas na chwilę zasłużonego odpoczynku, regenerację baterii i zabieram się za szykowanie się. Widzimy się za jakiś czas. No dobra, słuchajcie, jestem już po próbie do prologu. Sprawdziliśmy sprzęt, wszystko działa jak należy, wszystko jest tak, jak powinno być. W związku z tym mam na razie jakieś 40, nie, pół godziny wolnego i idę napić się jeszcze jakiejś herbatki albo wody i przebrać się z tej bluzy. Włos zrobiony, ułożony, makijaż też poprawiony, także mogę ze spokojem już występować, chociaż powiem Wam, no im bliżej, tym bardziej jestem stremowana, a w zasadzie nie jestem stremowana samym prologiem, co faktem, że jest premiera książki, no naprawdę.
Dzień dobry, słuchajcie, jest czwartek, 18 maja, dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy i powiem wam, nie wiem jak ja przeżyję dzisiejszy dzień, jestem ledwo żywa. Wczoraj długo nie mogłam zasnąć, bo byłam taka pełna emocji, a z drugiej strony nie mogłam się na nic zabrać, więc ostatecznie z mojego pakowania wyszły nici. Przygotowałam tylko rzeczy, które mam do spakowania, więc dzisiaj po pracy jeszcze się muszę spakować, a potem jadę do... Wsiadam w auto i jadę do Warszawy, gdzie jedziemy, bo jedzie ze mną mój mąż. Jest za wcześnie, jak dla mnie. Przynajmniej dzisiaj. Normalnie nie mam problemu, jestem poranym ptaszkiem, ale dzisiaj jest 6:50, a ja po prostu najchętniej zawinęłabym się w kołderkę i poszła dalej spać. No cóż, przepraszam za to ziewanie. No nic. Nie ma co narzekać. Trzeba się zabrać za robotę. Idę do pracy, a potem pokażę wam co dalej, bo w sumie sama nie wiem co potem na tym etapie. No dobra, no to ruszamy, kierunek Warszawa. Mój mąż jeszcze tankuje. I myślę, że za jakieś 3-4 godziny będziemy na miejscu. Jest 17, no to myślę, że do 20 powinniśmy dojechać, 21 najpóźniej. Pewnie jeszcze skoczymy, żeby coś zjeść i do spania. Jakieś tam jeszcze kąpiele, mycie włosów i takie tam. Ale zresztą pokażę wam wszystko, jak już dojedziemy na miejsce. No nic. Idziemy szukać Empiku, znaleźć moją książkę, bo jeszcze wczoraj nie zdążyłam tego zrobić, a jest już dzień po premierze. Czas to w końcu nadrobić. Wchodzimy. Jest, poprosił operatora u nas. Moja książka w Empiku. Dzień dobry. Piątek rano, 8:09. Ja już jadę na wywiad do Onetu. No, jeszcze jestem taka sotę, ale tam dziewczyny obiecały, że zrobią mnie nabóstwo, także jadę i widzimy się później. Mężu, jak mi poszło, bo ja rozmawiałam, ale ty oglądałeś. Pełna profesja. No, porozmawialiśmy trochę o Armii Włomii. Piękna dykcja, Miotek byłby dumny. No, musimy zapytać o zdanie profesora Miotka, czy byłby dumny, ale myślę, że błędów stylistycznych nie popełniłam. We Wrocławiu jesteśmy już za tydzień, to może nam się uda profesora spotkać. Tak, być może. Swoją drogą, jak mieszkaliśmy we Wrocławiu przez ponad 10 lat, to no 12, no ale nie chciałam już się zagłębiać w te liczby, bo wiesz, to tak... Za młoda jestem, żeby mówić, że gdzieś mieszkam 12 lat już jako dorosła kobieta, no. W każdym razie zdarzało nam się spotykać profesora Miotka w różnych miejscach, na przykład w komunikacji miejskiej. Nie? I chyba raz nawet w autobusie międzymiastowym. Mówiłeś, że spotkałeś profesora. No, mnie się jeszcze zdarzało na kampusie Uniwersytetu Wrocławskiego spotykać profesora, jak jeszcze robiłam licencjat z biologii człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim. Ale abstrahując od profesora Miotka, pozdrawiamy, jeśli ogląda. Jadę właśnie, a w zasadzie mąż wiezie mnie do hotelu. I o 12:00 kolejny wywiad, tym razem w radiu, no ale powiem wam, że dziewczyny, a w zasadzie dziewczyna, pani, która tam robiła makijaż, no przepięknie mi pomalowała, zrobiła mnie na bóstwo. Dobra, w takim razie ja się żegnam i widzimy się i słyszymy później, pokażę wam jak wyglądała reszta dnia. No dobra, mój mąż pojechał do pracy do swojego biura, do filii swojego biura w Warszawie, a tymczasem ja wracam do pokoju hotelowego i teraz nie wiem, czy będę odpoczywać, czy powinnam zacząć odpoczywać, czy powinnam
zacząć montować vloga, bo chciałabym, żebyście zobaczyli go jak najszybciej. No nic, zobaczymy, bo mam trochę czasu jeszcze. Jest godzina 9:51. No mam tak z godzinę, półtorej do wyjazdu. No nic, czas się ogarnąć i pomyśleć, co tutaj dalej ze sobą zrobić. Nagraniach dla Vox FM. Premiera audycji 28 maja, czyli w przyszłą niedzielę. A dla tych, którzy nie będą w stanie, albo może ten vlog ukaże się później, też trudno mi powiedzieć, chociaż postaram się, żeby jednak nie. Będzie on też dostępny na ich stronie internetowej w zakładce podcasty. Jezu, przepraszam Was za ten mój głos i za takie zbieranie słów, ale nagadałam się dzisiaj tak bardzo przez te ostatnie 6 godzin, że już po prostu momentami mam wrażenie, że brakuje mi słów i brakuje mi i że plączą mi się myśli po prostu w głowie od mówienia, bo ja dzisiaj dosłownie od rana prawie cały czas mówię. No ale teraz mam 6-godzinną przerwę, czekajcie, jest 14. No 6-godzinną, tak, słuchajcie, no tak, to jest ten etap, w którym muszę na palcach policzyć, ile godzin zostało do 20. Więc myślę, że się trochę zresetuję, zrestartuję i będzie dobrze. No nic, pędzę do samochodu i wracam do hotelu. Pewnie skoczymy na jakiś trening, a potem na jakiś obiad i chwilkę odpocznę i będziemy jechać dalej. No dobra. Odpoczęłam, przebrałam się, zjadłam pyszny obiad, a teraz jedziemy do studia 7 metrów pod ziemią. Już od dawna myślałam o tym, że chciałabym wystąpić w programie na kanale właśnie 7 metrów pod ziemią i jedziemy. Jedziemy promować tam książkę. Także za jakieś 15 minut, 20 będziemy już na miejscu. Jak się uda, to pokażę Wam co i jak. I jak to wygląda od backstage'u. No dobra, wracamy właśnie ze studia 7 metrów pod ziemią. Jesteśmy w garażu hotelowym. Ja już trochę padam, jedyną czym marzę to wyjęcie soczewek momentowych, bo mamy na oczach już 14-16 godzin. Więc kierunek winda i spać. No dobra, jadę właśnie na targi książki. Trochę się stresuję i oczywiście mam tremę. Zastanawiam się, czy ktoś przyjdzie się spotkać i przybić piątkę. No mam nadzieję, że będzie miło i że się nie spóźnimy, bo już jest 10:36, a musimy jeszcze dojechać na Stadion Narodowy, ale myślę, że będzie ok. Do zobaczenia. No dobra, książki popodpisywane, ja wracam, tu mąż mnie nawiguje między tłumem, a ja biegnę do samochodu, bo jadę jeszcze nagrywać podcast z Justyną Mazur i bardzo nie chciałabym się spóźnić, mam jakieś 45 minut, żeby do niej dotrzeć, myślę, że dam radę, ale ja totalnie teraz nie wiem, gdzie iść. No ale tłumy są dzisiaj niesamowite. No dobra. Wszystkie obowiązki związane z promocją książki zakończone. To teraz czas na odpoczynek. Postanowiliśmy zostać w Warszawie jeszcze do jutra i po prostu sobie poodpoczywać, pochodzić, pozwiedzać, pobyć sobie.
Więc cieszę się, bo czas na zasłużony odpoczynek. Przepraszam, że tak mrużę oczy i wciągam okulary w trakcie, ale wyszło właśnie słońce i z tego powodu zaczynają mi łzawić oczy. To jest u mnie zawsze automatyczne, dlatego zawsze latem przerzucam się na soczewki kontaktowe i od razu dzięki temu mogę nosić okulary przeciwsłoneczne. Tak więc teraz już tylko odpoczywanko. No i oczywiście jestem cały czas aktywna na Instagramie i tak dalej. Sprawdzam sobie, jakie są wasze opinie i kto z was czyta wszystkie te książki, czytam wasze recenzje w zasadzie wszystkie. No, jest mi bardzo miło, że aż tyle z was sięgnęło po tą książkę. Dobra, idę odpoczywać.